oddaj, no już, no po co to robisz, no po co oddaj butelkę. Chyba nie jest ubezwłasnowolny. To jest chory. To idiotki, proszę pana, nie ma o czym gadać. Moje córki krowy to film o miłości, o śmierci i o śmiechu. W takiej lekkiej formie, tak naprawdę zabawnej, opowiadamy o rzeczach ostatecznych i uniwersalnych. Spotykamy bohaterki w takim momencie, kiedy dzieje się coś, czego nikt nigdy nie może przewidzieć. Zaczynają odchodzić rodzice. Bardzo się starałam, żeby ten film nie był sentymentalny. I to jest wielkie zwycięstwo Kingi. Lekko, wiarygodnie opowiedziała historię, jaka może dotknąć każdego z nas. To jest fajny film. Uniwersalny, prawdziwy i śmieszny, i wzruszający. To jest taki film, który będzie się podobał każdemu. Widzowie na tym filmie śmieją się i płaczą, ale wychodzą z kina zbudowani, jacyś tacy szczęśliwi. Po projekcji w Gdyni zapaliło się światło. Podnoszę wzrok i widzę, że po prostu ludzie płaczą, wstają i biją brawo. Zapłakane twarze, ale jednocześnie uśmiechnięte. To rzadko się taki widok spotyka w kinie. Trwało to ponad 5 minut. I to jest rzecz, której ja nie zapomnę, bo ja nie wiedziałam, co ja mam wtedy ze sobą zrobić. Ja nie jestem osobą, która jest łasa na takie rzeczy i tak mnie łatwo wywali, że ja tak, a wtedy się wzruszyłam. To jest pierwszy raz w historii festiwalu w Gdyni, gdzie nagroda publiczności i nagroda dziennikarzy poszła w ręce jednego filmu. Jestem bardzo z niego zadowolona, ja się w ogóle z niego cieszę. Bezpretensjonalnie opowiedziane, fajne kino. Nie mogę się doczekać, kiedy pójdzie już w świat i kiedy oddamy go ludziom. O, wasze koleżanki. Witam państwa, nazywam się Kinga Dębska. Gabriela Muskała i Agata Kulesza i zapraszam na film Moje córki krowy. Jezu, co wy palicie?